Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Nice. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku audycji Professional Buyer. Jest ze mną Jakub Świątnicki z Orbisu. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali dzisiaj o tym, jak funkcjonuje organizacja zakupowa w hotelu, ale jednocześnie połączymy ten temat z drugim takim wątkiem, KPIs dla zakupowców choreka i nie tylko. To dla wtajemniczonych pewnie jakby hasło proste i znane, dla niewtajemniczonych mam nadzieję, że odpowiemy na kilka ciekawych pytań. Natomiast zacznijmy od tego... Od tej organizacji zakupowej w hotelu. No to w poprzednim odcinku troszkę o tym powiedzieliśmy, że widzimy, czy, że można wyróżnić w hotelarstwie przynajmniej. Być może to się przekłada też na inne rynki. Jakby trzy. Rodzaje albo struktury, jakie mogą funkcjonować w organizacji. Czyli pierwszy taki gatunek, taki typ, to jest, gdy nie ma w ogóle takich struktur, drugi, kiedy zajmuje się tym jedna osoba, i trzeci typ o takiej organizacji, to kiedy ona no, już jest bardziej rozbudowana i jest no, dział zakupów stworzony. Jednym słowem, więc takie. Takie my przynajmniej sobie gdzieś tam wypunktowaliśmy. Jeżeli nasi słuchacze uważają, że można jeszcze jakąś, jakiś typ, jakiś rodzaj takiej organizacji zakupowej w przedsiębiorstwie wydzielić albo wskazać, tak, że on funkcjonuje, to jesteśmy otwarci na dyskusję zawsze, ale no to sobie ustaliliśmy, że są takie trzy naszym zdaniem. No to teraz jak. Funkcjonuje ta organizacja? Pewnie za każdym razem funkcjonuje inaczej. Zacznijmy to od samego dołu, czyli dołu, przepraszam, że tak mówię, ale no zacznijmy od tego, czyli. Od najprostszej struktury. Tak, tej tak, struktury, struktury której nie ma. <laughs> czyli, że jest hotel, jest właściciel, są pracownicy, są menadżerowie, ale z no, grubsza nikt nie odpowiada tam za zakupy, nie ma żadnej strategii zakupowej, nie pilnuje kosztów, innych rzeczy, a tak jest, no, musimy kupić środki do sprzątania, do housekeepingu, no dobra, to. Niech tam pan z recepcji czy nie wiem z innego działu wsiądzie w samochód. Pojedzie do najbliższej hurtowni, kupi trochę środków, tak, i przywiezie tutaj do nas z powrotem. No i tyle, i przywiezie rachunek, fakturę, będziemy to rozliczać, nie? Więc. No tak, i tu od razu dochodzimy do pierwszego ryzyka, tak? Znaczy pierwszego ryzyka. Pierwszego aspektu, czyli to, że nikt nie liczy kosztu pana czy pani, który pojedzie do sklepu kupi, i ryzyka, a co się stanie, jeżeli osoba jadąc tym samochodem, nie daj że będzie miała prosta, prosty przykład, wypadek komunikacyjny i środki zostały zniszczone. No mamy tak. stratę, tak? Mhm. Więc no tak, my dokonaliśmy pewnego uproszczenia. To też jest ten czas, który trzeba poświęcić na, na tą jazdę i tak, dalej, o, i tak oczywiście. dalej. A być może tak naprawdę właśnie wystarczy. Produkty by... mogą do nas przyjechać, tak? Na przykład. A osoba mogła zająć się czymś innym, co będzie bardziej w, w danej chwili produktywne. I, dokładnie. I być może nawet by się okazało, że te produkty, które by do nas przyjechały, one na przykład będą ciut droższe. Ale suma summarum, jak podliczymy właśnie to, że ten pracownik już nie musi jechać na te zakupy, nie traci dwóch, czy trzech, czy pięciu godzin na zakupy, tylko zajmuje się czym innym, nagle się okazuje, że to jednak produkt, jak to wszystko podliczymy razem, jest tańsze. No tak i to, i to dokładnie to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest ta, ta samoświadomość, więc no my, odnosząc się do tego, co powiedziałeś na początku, my dokonując tego podziału, dokonaliśmy go oczywiście umownie i, i to jest pewne duże uproszczenie, bo, bo zaczynając od początku, że mówimy o organizacji, gdzie, gdzie nikt się zakupami nie zajmuje, to nie to, to jest tak, że nikt o tym nie myśli, bo, bo no też nie wierzę w to, że nawet w małej organizacji ktoś po prostu tak wydaje kilka tysięcy złotych. E, tutaj bardziej odniosłbym się do procesu. Wydaje mi się, tak. że w momencie, kiedy nie jest wydzielona taka komórka, e, to mamy no znowu możliwe dwa scenariusze. Albo jest taki, że osoba decyzyjna, na przykład właściciel, e, podejmuje każdą decyzję. No i wtedy znowu wracamy do punktu 1: produktywność. Czy zasadne jest, żeby właściciel zastanawiał się, czy, 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 czy 300 złotych, mm -hmm. czy 200 złotych na produkty biurowe. Kupione tu czy tu, to jest, to jest właściwie e, wykorzystany czas e, tejże osoby. No albo jest tak, że, że, że na zasadzie umownych pełnomocnictw, zakupów dokonują poszczególne osoby odpowiedzialne za poszczególne e, obszary w, w hotelu. No i wtedy pytanie, czy to jest optymalne, czy, czy, czy na przykład nie dochodzi do takiej sytuacji, że, że trzy osoby kupowały artykuły biurowe i mogły to kupić w jednym miejscu, być może na przykład otrzymać rabat z tytułu złożonego zamówienia. Wiesz, wtedy też taki właściciel teraz może podnieść taki wątek, no dobrze, a gdzie są jeszcze nadużycia w tym wszystkim? Bo to też jest pewne ryzyko, że jeżeli ja właśnie daję komuś upoważnienie do dokonywania zakupów, on ma pewną swobodę, to wiesz, no może właśnie po drodze się mogą pojawiać jakieś nadużycia, inne rzeczy. W związku z tym, aby ich nie było, no to pewnie na końcu tego procesu zakupowego pewnie jakiś kontrolik by się przydał. No teraz ten kontroling czy przypadkiem nie będzie kosztował mi znowu więcej yy, i czy to jest warte i może jednak wróćmy do tego, że ja jako właściciel będę robił te zakupy za 200 czy 300 zł i będę sam decydował, wiesz, teraz czy kupujemy płyn do zmywania naczyń w tym sklepie, czy w hurtowni. No tak, no, tu <grym> chodzimy do, 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 do sytuacji, w której zaczynamy się zastanawiać, czy, czy proces nie będzie nas więcej kosztował niż, tak. niż, niż, niż wartość dodana, więc to oczywiście, pragmat przede wszystkim i, i, i wydaje mi się, że, że podejście zdroworozsądkowe e, jest absolutnie konieczne Wiesz, ja, ja obserwuję to zarówno w dyskusji z, z hotelami, chociażby naszymi partnerami franczyzowymi. Obserwuję, że spotykam się z różnymi modelami funkcjonowania, tak żebyśmy tutaj dobrze, dobrze, dobrze to zrozumieli, ale, ale też e, dyskutując z dostawcami. Mamy w spośród dostawców i, i małe, średnie firmy rodzinne i duże korporacje. I tak naprawdę, gdybym miał wybrać jeden element, który, który jest takim kluczowym punktem blokującym e, dla właśnie uruchomienia struktury zakupowej, to jest to, że e, szczególnie w małych organizacjach, w organizacjach rodzinnych, jest właśnie taka niechęć wypuszczenia. Z, z rąk właściciela kontroli. Czyli taka, e, taka kwestia ograniczonego zaufania albo potencjalnego e, braku czy potencjalnej utraty zaufania. Tak zwane takie mikrozarządzanie, tak? Ja po prostu chcę znaczy... zarządzać każdym najdrobniejszym elementem swojej. Znaczy, to, wydaje mi się, że mikro zarządzanie, taki mikrokontrolnik bardziej ma znaczenie, czy wydźwięk pejoratywny, bo, mhm. bo, bo to, by, to by oznaczało, że ktoś ma taką potrzebę kontrolowania na każdym kroku. Wydaje mi się, że to jest bardziej taka bariera psychologiczna, czyli, czyli zaufanie, że, że ktoś może zrobić to e, co najmniej tak dobrze jak my, no i tak pojawia się też pytanie, czy ktoś jest tak dobrze w stanie zrobić to, 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 to jak my. Wydaje mi się, że w małych organizacjach to tak, tak na, tym, na tym polu następuje decyzja i tutaj czasami potrzebujemy. Trzeba matką wynalazków, bo jeżeli, jeżeli firma się mocno rozwija, to właściciel siłą rzeczy przestaje mieć czas na, na, na zajmowanie się działaniami będzie operacyjnymi i będzie odrzucał, i w pewnym momencie musi podjąć decyzję, i, i, i pewnie, pewnie tak to następuje. I, I takim naturalnym, naturalną kolejnością jest znalezienie w organizacji kogoś, komu ufam. E, on niekoniecznie musi zajmować zakupami, ale, ale ufam, że, że właśnie chociażby będzie w, jakby działanie, działalność zakupowa, która w jakiś sposób się rozpocznie, czyli ten cały proces zakupowy będzie dokonywany etycznie. Bo tego to się rozpoczyna. Potem się zaczynamy zastanawiać, czy to jest skuteczne. No i tu krok po kroku dochodzimy do takiej organizacji. Także wydaje mi się, że na tym, na tym, na tym pierwszym szczeblu, czyli w momencie mały obiekt, to, 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 to jest właśnie ten. Ten moment i ta bariera psychologiczna, czy, czy jeżeli zlecimy to komuś, czy jeżeli scedujemy tą pracę na kogoś, to czy ktoś będzie robił to po pierwsze etycznie, po drugie skutecznie? Mhm. Dobrze, to teraz idziemy na ten drugi model, który sobie opisaliśmy, mhm. kiedy jest to mała organizacja i jest osoba, która jest dedykowana do zakupów, więc jak wtedy tam jest ta cała funkcjonalność zrobiona? Osoba albo osoby, bo to też w zależności od wielkości obiektu to może być kilka osób, ale cały czas e, uważam, że będzie to taki model organizacji, czyli organizacji, która służy danemu obiektowi, tak? czyli, czyli ona działa tutaj na, 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 na potrzeby. No i, no i znowu, jeżeli, jeżeli już została powołana taka komórka organizacyjna, to ktoś przynajmniej miał taką potrzebę, tak? bo to czasami e, potrzeba matką wynalazków może być pragmatyczna potrzeba, żeby, żeby ktoś odciążył nas z tej działalności. No i teraz wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania organizacji, czy są w ogóle definiowane e, oczekiwania od, od takiej osoby, e, tudzież jakie są ambicje osoby, która, która taką działką się zajmuje, czy ona chce e, być stricte osobą e, operacyjną, taktyczną, e, Jutro klient, klient przybył w ostatniej chwili. Jutro mamy szansę zorganizować dużą konferencję. Mamy miejsce super, no i trzeba wesprzeć hotel w, w zabezpie skutecznym zabezpieczeniu, pozyskaniu produktów, żeby, żeby, żeby konferencję przygotować. Czy myślimy o tym? Właśnie chociażby wykorzystując przykład z poprzedniego odcinka: energia elektryczna. Dzisiaj kupujemy energię elektryczną. Jak będziemy kontraktowali energię na, na przyszły rok, czy na dwa lata? I, i tutaj. To, to, wszystko, to wszystko zależy wydaje mi się, od, od tych dwóch, jakby starcia się dwóch um, dwóch filozofii. Na ile, na ile jest to um, nacisk organizacji, mhm. żeby, żeby, żeby dana osoba czy, czy, czy dana Organizacja nawet jeżeli nie duża myślała odrobinę bardziej strategicznie, a, a no równie dobrze może być to skuteczna, inicjatywa oddolna, że, że taka organizacja, jeżeli mówimy o obiekcie niezależnym mm. chce, chce, chce funkcjonować. No ale no też mm, ten pragmatyzm pozostaje wydaje mi się, głównym, e, głównym wy, główną wytyczną. No nie należy oczekiwać, że, 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 że dla małego obiektu, e, dla, dla małej skali działania to będą budowane wielkie strategie, bo koszty budowania takiej mm. strategii byłyby dużo. I też mam takie no, odnoszę wrażenie, na ten... że nawet właśnie w, w tym Modelu, który teraz omawiamy, że i tak y, m, aż tak dużej decyzyjności, szczególnie w odniesieniu do strategicznych jakichś zakupów, y, nie powierza się y, jakby pracownikom za zaangażowanych tak jakby w codzienne zakupy, tak? realizację i pilnowanie kosztów innych rzeczy i tak dalej. I to też się z tym niejednokrotnie spotkałem, że nie wiem, no, jest rozbudowa obiektu na przykład. Tak? I to rzeczywiście. Y, Strategiczne decyzje jednak pozostają w rękach właścicieli, inwestorów, ale oczywiście osoba, która jest w tym procesie zakupowym, no ona będzie później realizowała tą pewną strategię, tą pewną wizję pod czujnym okiem, pewnie tak. Właściciela już nie będzie robił to bezpośrednio właściciel. On pewnie gdzieś tam chce nakierować, w którą stronę chcemy iść, na czym mi zależy, co mnie najbardziej interesuje, czy to mają być produkty premium. Czy średniej klasy, czy nie, robimy to po taniości, mówiąc kol kolokwialnie, i jest osoba, która później realizuje te pewne założenia, właśnie strategiczne tak, tej organizacji. W każdej organizacji, nawet nawet w dużej korporacji, mm. um, pełnomocnictwa z reguły są ograniczone i, i zarząd czy osoby, które udzielają, zawsze zostawiają sobie, mm, sobie tą decyzyjność dla, dla, dla kwot, które w danej organizacji są uznane za, za znaczące. No, pewnie um, zupełnie inaczej kwoty wyglądają w moim obiecie, no inaczej, inaczej w dużej grupie, ale jakby wydaje mi się, że to jest absolutnie um, naturalne. E, wracając do przykładu, który, który podałeś, no też będzie. To inaczej wyglądał, jak właściciel jest na miejscu, tak. albo jak właściciel ma już chociażby dwa obiekty, które w jakiś sposób e, są rozproszone. Mhm. Czy to nawet w obrębie jednego miasta, e, mhm. czy, 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 czy w obrębie dwóch różnych regionów, gdzie, gdzie właściciel się rzeczy nie jest w stanie być fizycznie tu i tu. Sytuacja wymusi do, do, do podjęcia jakichś decyzji. I teraz pytanie, czy, czy decyzje będą efektywne, czy na przykład spowodują to, że przez, no, tak jak to zdefiniowałeś, konieczność podejmowania każdej decyzji, która gdzieś tam jest pozostawiona w rękach właściciela, no, nie zatrzymują na przykład procesu decyzyjnego. No, to, wszystko, to wszystko jest temat bardzo indywidualny. Myślę, że jakiekolwiek generalizowanie no, dla każdego z, dla każdej próby generalizowania tego problemu znajdziemy zawsze wyjątek, który potwierdzi Dobre. regułę. No tutaj z pomocą przychodzą narzędzia. No, no, żyjemy. W XXI wieku rozmawialiśmy trochę o narzędziach, S są narzędzia, które potrafią w perfekcyjny sposób ten problem rozwiązać, nawet jeżeli to jest organizacja, która jest mm, lokalna, która, która działa e, bardziej taktycznie niż, niż strategicznie, e, to na narzędzie daje nam to, że właściciel jeżeli e, m, będzie miał taką potrzebę, to zawsze może zweryfikować, kto decyzję podjął i, i, i tak naprawdę na tej podstawie też łatwiej decydować, chociażby o kwotach, co do tak. których pracownicy mogą decydować. Tak? Bo, jak będę się zastanawiał za miesiąc, mm. jak to było, że wydaliśmy 5, 10 czy, czy 50 tysięcy, to jestem w stanie zweryfikować, kto złożył zamówienie, na jakiej tak. podstawie złożył to zamówienie. Jeżeli nie ma podstawy, to zawsze wiemy, kto to zrobił, więc możemy się cofnąć o tą podstawę, zapytać. Mm. Potem przychodzi faktura, którą jesteśmy w stanie um, połączyć z danym zamówieniem, no i tutaj dochodzimy już mm. do, 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 do sytuacji, gdzie co najmniej mamy jasność uh, no i możemy podejmować y, kolejne, kolejne decyzje. No dobra, to teraz lecimy na ten trzeci, najwyższy model. Powiedzmy tak, organizacji zakupowej, właśnie w biznesie hotelowym. No to, czyli rozumiem, mówimy o no, takim modelu, pewnie, jaki ty reprezentujesz, tak, ze swoją organizacją. To oczywiście nie musimy od razu mówić o takiej skali, jakby hoteli, no, bo możemy mówić o sieciach, które, nie wiem, mają 5 czy 10 hoteli, na przykład, i no, to już domyślam się, że taką organizację bardziej mniej, podobną powinny mieć, tak, taki model działania. Więc y, czym się charakteryzuje, jak funkcjonuje tak duża, akurat w Twoim przypadku, struktura? No, nasza struktura rzeczywiście jest, jest rozbudowana i jest ustrukturyzowana, no, wymaga, wymaga tego skala działania yy, i tak jak powiedziałeś, w zasadzie każda każda grupa, czy mniejsza, czy większa, w jaki sposób taką, taką, taką grupę wewnętrzną zakupową, czy centralny dział zakupów y, y, posiada, no, czym ona się charakteryzuje? Na pewno charakteryzuje się tym y, usystematyzowaniem, czyli, czyli powinien być pewien proces zakupowy, który jest y, zdefiniowany, no, korporacje mają to do siebie, że gdzieś tam jest proces centralny, hmm. on jest narzucany i potem jest wdrażany. Y, y, Ale, mierz... czyli, czyli co, ten proces to, wiesz, no, nie wiem, konkurs ofert, przetargi, tego typu rzeczy? Nie... Proces, e, samo zapytanie ofertowe i, i negocjacje, z czym się tak naprawdę w, w naturalny sposób każe proces zakupowy, to jest tylko jeden, jeden z elementów, tak? Mm. Elementem procesu zakupowego jest, jest również przygotowanie, czyli chociażby. To.